Hej, jestem Zwibą, chciałbym was serdecznie powitać w piątym odcinku naszej gry polsko na poziomie elitarnym w Hearts of Iron 4 na 1.5.2 Waking the Tiger. 4 listopada 1939 roku, godzina 2 w nocy. No i kontynuujemy sobie naszą małą tutaj wojenkę, mały taki konflikt z panem Adolfem. No i teraz co będziemy robić? Tutaj postanowiłem skorzystać z okazji, ponieważ tutaj widzę, że tutaj będzie dobra okazja, żeby chyba troszeczkę też odciąć siły. Tutaj widzę 3 dywizje do odcięcia niemieckie, jak dobrze pójdzie. I tutaj jeśli uda nam się przebić, to też będziemy być może w stanie też uderzyć na północ i wtedy odciąć kolejne 4 dywizje, więc w ten sposób będziemy powoli zmniejszać siły niemieckie. No i zobaczymy, tutaj widzę, że Włosi się wycofują cały czas, są jak gdyby w frakcji z... Kurde, żeby teraz nie weszli nagle do wojny i w tym momencie nagle tutaj będę miał na plecach dywizję włoskie, to byłoby dosyć kiepskie. Tutaj widzę, że na razie ci się dobrze opierają w tym miejscu. Tutaj udało nam się przebić. Być może w ten sposób to wykorzystamy, że zaatakujemy jeszcze z drugiej strony. No, a potem zobaczymy, jak to wszystko będzie. Tutaj niestety część naszych dywizji widzę. No, to została ta naprawiona sytuacja, dobra. Teraz popatrzmy tutaj na południe. Na południu cały czas sytuacja jest w miarę opanowana. Tutaj cały czas mnie kusi, żeby odzyskać tutaj naszą prowincję. I spróbujmy puścić taki mały atak, choćby testowy. Jak dobrze się uda, być może uda nam się tutaj wyrzucić te 3 dywizje i odzyskać w pełni nasz Poznań. Tutaj jedynie co też ostatnia prowincja brakująca nam z tych startowych, to jest oczywiście Zaolzie. Tutaj niestety cały czas mamy ten drobny problem. Tutaj wstrzymamy atak, jak widać. No a tutaj zobaczymy. Być może właśnie tego nam będzie brakować. Tutaj poczekamy. Wstrzymamy. Tutaj byłoby dobrze zaatakować. Zobaczmy, czy jakaś dywizja nie jest wykorzystywana. Spróbujmy tymi 2 dywizjami zaatakować na tą dywizję. Jak dobrze pójdzie, powinniśmy wtedy być w stanie, albo i nie. Dobra, tutaj wstrzymajmy na razie atak, poczekajmy chwileczkę. No i tutaj, jak widać, udało nam się jednak odzyskać bez problemu. Czyli Poznań w całości jest ponownie nasz, jako ten state. Tutaj pozwolimy troszeczkę znowu się wykrwawić. No, halo, Myszko. Muszę na sekundkę odejść. No, niestety, tak jak wspominałem, u mnie akurat te myszki mają drobne problemy, te Razera. No nic, w takim razie tutaj wstrzymujemy, wytrzymamy ich atak i zaraz przejdziemy tutaj do kontry na tarcie. Patrzymy dalej cały czas, jak tam na zachodzie. Na zachodzie, jak widzę, bez zmian. Wszystko jest pod kontrolą. No to w takim razie tutaj poczekajmy chwileczkę. Uspokoimy nasze siły. Tutaj widzę, że mamy dobrą okazję, żeby po prostu pójść do przodu. Być może wtedy będziemy kontrolować większą część Hinterpommern i będziemy mieli kolejne fabryki może w stanie przejąć. Tutaj, kurczę, jakby nam się udało... A, niestety jednak Włosi dołączyli do wojny. No więc teraz w takim razie... Ja bym tutaj sobie zaatakował. Jak to przypójdzie, odetniemy i zniszczymy te 2 dywizje włoskie, że tak powiem, w tym rejonie. Tutaj bym wstrzymał atak. Poczekamy, aż ten atak zostanie powstrzymany. Jestem ciekawy, co sprowokowało
No tak, teraz może być niestety troszeczkę gorzej, bo teraz tutaj Włosi uderzą na południu i muszę teraz uważać, czy Francuzi czasem nagle nie podejmą genialnej decyzji o wycofaniu się z linii Maginota, ponieważ Włosi atakują na południu. Tutaj widzę, te dywizje będą na razie mnie atakować w chyba nieskończoność, niestety. No ale tutaj zaraz popatrzymy, poszukamy jakichś innych możliwości. Dobra. Cały czas muszę uważać, jak tam na zachodzie. Na zachodzie jest tu dobrze. Tutaj widzę... No nie, no tylko jeśli Włosi tutaj się przybiją na południu, to już dopiero będzie ostateczna porażka. No dobra, tutaj... No ile wy możecie tutaj, kurczę pieczone, mnie atakować? Dobra, no weźcie się tutaj. Dobra, czyli w tym momencie możemy wykorzystać to, zaatakować. Atakujemy wszystkimi dywizjami Andersa. Dzięki temu szybko skasujemy ten kociołek, zdobędziemy więcej doświadczenia dla Andersa i więcej sprzętu dla nas. Tutaj jakby nam się udało z kolei to odciąć, to byłaby idealna okazja, więc ja spróbuję. Dywizje włoskie nie powinny stanowić takiego dużego zagrożenia. Tutaj co prawda chyba są... Ha, tutaj widać, są to dywizje w większości włoskie, jak widzę. Znaczy niemieckie. Jakimś dziwnym trafem są zakwalifikowane jako niemieckie. Znaczy w sensie zostało przekazane chyba pod kontrolę. Dobra, tutaj widzę, że na południu to wygląda tak, jak wygląda. Popatrzmy na razie na bilans strat. My zadaliśmy 958 tysięcy strat, Francuzi zadali 28 tysięcy strat. Tutaj jak widzę, my straciliśmy 139 tysięcy z powodu walki z Niemcami, ale widać, na razie wszystko jest pod kontrolą. Dobra. Tutaj tak to wygląda. Dobra. No to w takim razie spróbujemy zaatakować na tej pozycji. I jak dobrze pójdzie, zaraz wesprzemy tutaj od północy. Jeśli tak się uda... Ach, no niestety mamy nieciekawe wydarzenie, czyli draft dodging. Co sprawia, że będziemy mieli mniej populacji w armii. Co oznacza, że będziemy tracić powoli żołnierzy. Tutaj byśmy zrobili, skorzystali z tej opcji. No i dobra. Jak sobie poradzimy w takim razie z tym kryzysem zaciągu? To ma największą szansę sukcesu dla nas i moglibyśmy dostać dodatkowo wtedy stabilność i war support. Problem jest taki, że to kosztuje nas troszeczkę za dużo, więc chyba na razie weźmiemy sobie, że nic nie może być z tym zrobione i po prostu będziemy ignorować to przez krótki czas. Potem zrobimy, przeprowadzimy w końcu zmianę prawa do poboru na Extensive Conscription i potem dopiero przerobimy to na... potem dokonamy reformy zaciągu, czy reformy zaciągu. No a tutaj popatrzmy, na razie wszystko jest ok. Południe wygląda, jak wygląda. Tutaj widzę, że niestety Francuzi cały czas... no, nie, to wygląda dobrze, bo Francuzi są... W dowolnym momencie będą mogli skapitulować, zwłaszcza jak zaczną tutaj ściągać dywizję z północy na południe. Więc my musimy tutaj zaraz przejść do jakiejś solidnej kontrofensywy. Tutaj zobaczymy. Tutaj byłoby idealnie po prostu uderzyć. No. Okej. Uderzyć. Jak uda nam się rozbić te dywizje tutaj, to powinniśmy być w stanie odciąć 7 dywizji tutaj niemiecko-włoskich. Tutaj widzę, na razie próbują mnie Włosi tutaj wyeliminować. Na południu na razie to wygląda jak cię mogę.
to jest dywizje ściągane, cały czas będzie problem. No, ale to zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dobra, tutaj na razie się trzymamy jeszcze. Tutaj niestety niepokojące to jest to, że... Już wiemy chyba to, dlaczego ta prowincja tak szybko mogła upaść, bo tu jest atak aż z czterech prowincji, z czterech stron. Co nie jest dla nas dobrą wiadomością, więc całkiem możliwe, że tutaj będą zmuszeni... będziemy zmuszeni do bycia odrzuconym na północ. Tutaj w sumie mógłbym przydzielić tego Szymańskiego, żeby powoli łapał doświadczenie. Co prawda w ten sposób nie będziemy w stanie uruchomić teoretycznie tej zdolności do last standu, ale zawsze możemy zrobić tak, że na przykład po stanu możemy przerzucić większą część dywizji, na przykład możemy zrobić coś takiego i zawsze możemy teraz te dywizje przydzielić do ciebie. I... Czekaj, co? A, no tak, po prostu te małe takie dywizje. Dobra, więc uruchamiamy last stand. Dobra, i tutaj zaraz powinno dojść do tego, co chciałem zrobić. Bardzo dobrze, w takim razie szybki moment. Tutaj eliminacja kociołka, tu jest 7 dywizji. Było 7 dywizji i w takim razie kolejne zwycięstwo dla polskiego oręża. Tutaj zaś... Potem będziemy musieli pomyśleć jakoś sensownie. Tak, tutaj przydało się was rozciągnąć troszeczkę. Dobra. Teraz będę musiał pomyśleć, gdzie tu teraz będzie sensownie, żeby znowu wykonać jakieś uderzenie. Ja bym za to chyba z chęcią spróbował uderzyć tutaj. Z tego głównie powodu, że to pozwoliłoby troszeczkę ponownie odciążyć tą prowincję i zmniejszyć ilość prowincji, z których może być przeprowadzony atak na tą prowincję. Więc to jest zawsze coś. Skończyliśmy badać Grand Assault, więc teraz weźmiemy sobie szturm jako nową doktrynę. Zmechanizowaną ofensywę, która oczywiście na razie, jak wiadomo, raczej nic nam nie da, ale nie wiadomo. Tutaj niestety to wszystko... Trzeba wyłączyć to. Ja bym z chęcią was wycofał. Możemy stracić tę dywizję niestety. Zamierzamy cel! Tutaj po prostu. Czy tutaj cały czas macie to, ten last stand uruchomiony? To jest ciekawe. A, macie, czyli w tym momencie widzę. Trzymać dystans! No nic. Zostały parę mi tych małych, pomniejszych dywizji skasowanych. No nic. Dobra, tutaj widzę, że resztka się uchowała jakaś. Bijemy się! Dobra, to ja w takim razie z chęcią dokonam kontrataku tutaj. Jak dobrze pójdzie... W razie tutaj będziemy musieli... jakoś w tak ten sposób przyciągnąć te linie. Tutaj będę chciał oczywiście wstrzymać atak zaraz, bo tu nie ma co. Tutaj staniemy. Czyli jak widać, niestety Poznań znowu wraca. Ta jedna prowincja poznańska wraca w ręce niemieckie. Północ na razie jest opanowana, południe też opanowane, czyli możemy kontynuować sobie natarcie. Ja w takim razie tutaj z chęcią skorzystam tutaj do uderzenia w to miejsce. Jak dobrze pójdzie, przybijemy się tutaj i trafimy, ruszymy na plecy. Jak dobrze pójdzie, zaraz tutaj będę mógł przeprowadzić kontratak. Tutaj kontratakujemy teraz.
Niekoniecznie tutaj musi być jakiś wielki sukces, w każdym razie jak się udałoby tutaj przebić. Potem zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście, niestety... My jesteśmy kontratakowani. Nie wiem, co ty robisz, ale... Tutaj widzę... Wygląda ta sprawa różnie jeszcze. No, niestety siły włoskie są dosyć świeże na ten moment, co nam troszeczkę może przeszkadzać. W takim razie tutaj zaatakujemy sobie tymi dywizjami, one są stosunkowo świeże, pod dowództwem Abrahama, Romana Abrahama. I teraz pytanie, tak, wy jesteście doświadczeni. A potem się zobaczy, co dalej. Tak jakby się udało, no to byłoby dobrze wykonać taki ładny ruch. Zaatakować tutaj przez Szczecin i odciąć kolejne 5 dywizji. Tymczasem pomyślmy, co tutaj jak to wygląda. Tutaj jesteśmy, bronimy się. A, bo to jest ten Oberschlesien, czyli to jest ta jedna prowincja, którą my akurat zdobyliśmy. Czyli to się przynajmniej udało. Tutaj mamy co? Dywizję kawalerii, czyli... A, wy jesteście tutaj, dobra. Wy możecie trafić z powrotem pod skrzydła. Tu mamy kopański. Mamy wystarczająco punktów tych dowodzenia, żeby przydzielić tutaj te dwie cechy. To oczywiście przydzielimy sobie eksperta piechoty i eksperta od kawalerii. Sikorski tak samo, ale niestety, a nie, mamy akurat wystarczająco punktów. No to przydzielamy ponownie. Zaczynamy od eksperta kawalerii. Ekspert kawalerii daje nam więcej. Tutaj jest niestety jedyny mały ten, nazwijmy to, problem w tej okolicy, to jest to, że na przykład tutaj w tym Oberschlesien to już nie jest nasz core, więc nie mamy premii wynikającej z wall supportu i tak dalej. No ale to zobaczymy. Na razie spróbujemy tutaj przeprowadzić atak. Skończyliśmy za to badać. Co my skończyliśmy badać? CKM-y. To zaraz skończymy też badać morsy, a potem się zobaczy. Tutaj w takim razie będę brał sobie Improved Computing Machine. Tutaj cały czas mamy tę nieszczęsną demobilizację. To sobie tutaj wstrzymajmy na razie. Tak, jak dobrze pójdzie, uda nam się zaraz zająć prowincję tutaj. I potem z tej pozycji będzie chyba nam już troszeczkę łatwiej. Tutaj te dywizje powinny nam zaraz złapać odpowiedni poziom planowania. Tutaj na południe wszystko jest w porządku. Południe też, północ też. Jak sobie patrzymy na razie na bilans strat, to wszystko jest pod kontrolą. Tutaj tylko niech te dwie dywizje, kurczę, pieczone już w końcu, niech no upadną. Czy wy macie jakiegoś tutaj last standa? Nie. Tutaj ta głupia dywizja piechoty postanowiła akurat sobie dołączyć do nas, do naszej walki. Jakieś tutaj mamy konwoje. Dobra, tutaj są te dywizje włoskie. Zobaczmy, jak tam stosunek. Tak, wy manpowera macie, Niemcy też mają, więc tutaj akurat nie ma co liczyć na razie na jakieś super szybciutkie zwycięstwo. O, tutaj jak dobrze pójdzie, no to hop, zwycięstwo tutaj szybko się uda, czyli po prostu kontratakujemy. Jak dobrze pójdzie, zaraz to się skończy. No bo tutaj może zrobimy to tak, połowa niech tutaj sobie pójdzie, chociaż w sumie po prostu wy pójdziecie od Abrahama. Tutaj ta dywizja zostanie skasowana szybciutko stąd. Luksemburg dołączył. Dobra. Czyli tak ruszają na Luksemburg. Tutaj będzie problem, bo tutaj widzę dodatkowe siły niemieckie będą. Więc albo niestety Francuzi ruszą część sił na północ, albo tutaj linia Maginota będzie wystawiona. Więc musimy zacząć działać coraz to szybciej. Zaraz będziemy mieli też musieli podziałać coś w kwestii o tego kryzysu z zaciąganiem, czyli unikaniem zaciągu do wojska. Tutaj szybko eliminujemy tę dywizję. Na szczęście tutaj nam łatwo to szybko idzie. W takim razie
przeprowadzamy extensive conscription, czyli w tym momencie dalej będziemy tutaj będziemy dalej oczywiście. Tutaj widzę, że Niemcy mają już zgromadzone siły. Och, tutaj by nam się udało po prostu. Ja widzę ten Oberschlesien. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, żeby tutaj atakować, bo tutaj mają niestety Niemcy przewagę w powietrzu, co oznacza, że po prostu każda próba... No, tutaj łatwo jesteśmy, że tak powiem, pod ostrzałem niemieckim ich samolotów szturmowych i Węgry dołączyły też do państw osi, więc to jest ta niewesoła dla nas nowina, no ale cóż. Zaraz zrobimy w takim razie draft dodging i w takim razie robimy próbę uniknięcia problemu związanego właśnie z tym z unikaniem zaciągu. Ja bym w takim razie dorzucił jeszcze parę dywizji. Szczecin jest w takim razie już pod kontrolą naszą, więc mamy jeszcze więcej surowców, to jest dobra wiadomość. Za to zła wiadomość jest taka, że nie mamy za to teraz za bardzo surowców, więc ja bym sobie z chęcią... Mam nadzieję, że mnie to nie ugryzie w tyłek. Ale będę w takim razie potrzebował stali od Związku Radzieckiego. Przynajmniej na jakiś czas. Brakuje też mi Wolframu. No to w takim razie łup. To ja w takim razie poproszę od Malezji. Akurat z Malezji możemy ściągać drogą lądową. Nie pytajcie, jak to działa, ale najwyraźniej jakoś tutaj możemy drogą lądową sprowadzać. Tutaj cały czas nas atakują, dobra. Tutaj widzę postępy niemieckie. Tutaj na południu cały czas jest wszystko trzymane. No dobra. Czyli tak, mając to w pamięci, trzeba tutaj by jakoś wyprowadzić jakąś kolejną błyskotliwą ofensywę. Na razie cały czas straty są po naszej myśli. Niemcy mają, powoli tracą te swoje... Ja może sobie tak, ty zaatakuj tutaj, a tutaj w takim razie wy zaatakujecie na tej pozycji. Czyli tak, teraz będziemy zyskiwać troszeczkę manpowera, jak uda nam się przeprowadzić pozytywnie tą reformę zaciągu. No to powinno być dla nas o wiele korzystniej. To ja sobie w takim razie tutaj spróbował zaatakować. Też tutaj jest kolejna prowincja z tego Oberschlesien. Wątpię, żeby to nam się udało kontrolować ten state, mimo że tutaj jest dużo dla nas fajnych fajności, ale po prostu, jeśli uda nam się zadziałać w ten sposób, no to może uda nam się rozwiązać po części problem tutaj właśnie i Poznania i tym podobnych rzeczy. To wtedy będą mogli na przykład tutaj na tę prowincję tylko atakować z jednej strony. No dobra, to tutaj jest na północy, tutaj, znaczy na południu, teraz coś trzeba będzie myśleć tutaj na północy. Tutaj byłoby dobrze zaatakować w ten sposób. Jak dobrze by się udało, kolejne trzy dywizje uda nam się odciąć. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Tutaj jedna, dwie dywizje są już odrzucane. To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie. Mamy troszeczkę artylerii. Mamy troszeczkę artylerii, więc ja bym to zamienił tę dywizję Kowalskiego na te pruskie dywizje. Nie mamy jeszcze wystarczającej liczby artylerii. Troszeczkę nam brakuje sprzętu wsparcia, no ale w każdym razie jest możliwe, że udałoby nam się zamienić te dywizje na lepsze. No i z artylerią powinniśmy posiadać większą siłę, zarówno obronną, jak i ofensywną. Tutaj widzę, że Niemcy będą próbować od południa. Tutaj zawsze możemy jeszcze podrzucić siebie. Tutaj... No nic, spróbujmy w takim razie też się tu ustawić. Hyc. I w ten sposób, o hyc. Dobra. Czyli tak, tutaj ta sprawa jest już usegregowana. Jak się uda te dywizje po prostu rozbić. Ta dywizja pancerna, kurczę, pieczone. One są problematyczne. Dobra, na razie Maginot
stoi. Tutaj niestety dywizja wydaje się, że pada. Holendrzy też niestety wydają się upadać. No ale za to powoli, powoli idziemy do przodu. Czyli tak, tutaj ta prowincja została zdobyta. No to w takim razie lecimy dalej. Próbujemy tutaj przekroczyć rzekę. Jak uda nam się gdzieś uchwycić drugą stronę Odry, to też będzie dla nas łatwiej. Tutaj... Tak. Czyżby? Tak, upadnijże. Cholery. Dobra. W takim razie tutaj ważne, żeby przytrzymać tą dywizję. Tutaj... No. Czy ty masz inżyniera? Ty nie masz inżyniera, więc to jest troszeczkę trudniej niestety. Tutaj będą mnie atakować, ok. No i teraz pytanie, co tutaj skończyliśmy badać? Skończyliśmy badać jastrzębie jako myśliwce. Za niedługo będziemy musieli otworzyć w ogóle naszą własną linię produkcyjną, to może w takim razie ciebie usuńmy. Sprzętu piechoty mimo wszystko na ten moment posiadamy dosyć spory zapas i cały czas nam się powiększa dzięki... No jakby nie patrzeć, troszeczkę dzięki temu, że posiadamy właśnie tych scavengera. 2000 sztuk karabinów zawsze to jest coś. Więc w takim razie... no i tak, teraz pytanie, możemy spróbować w takim razie coś jeszcze zacząć tutaj rozwijać. Nie ma tego dużo, rozwijmy sobie w takim razie Górny Śląsk, zawsze ta jedna fabryka cywilna. No i dobra, no i w takim razie pytanie, co będzie dalej? Tutaj nie ma co... to niech będą w takim razie kanie. I tutaj tego powiedziałem, chcę mieć tego jastrzębia. Przynajmniej 5 fabryk. Trzymać dystans! Dobra, tutaj widzę, na razie to idzie tak sobie. Spróbujemy tutaj podrzucić atak z drugiej strony. Miejmy nadzieję, że zaraz tutaj dojdą jako posiłki. Gotów do wymaszerowania! Dorzuciłbym jakieś takie dwie dywizje, które nie są zdezorganizowane. Tak jest! Ta jest zdezorganizowana w miarę i ta jest w miarę zdezorganizowana, więc dorzucimy. Dzięki temu będzie większa szansa. Przede wszystkim jakieś tam oddziały, no powiększymy przede wszystkim szerokość bitwy i część oddziałów nie będzie miała kary za rzekę, co jest zawsze przydatne. Skończyliśmy badać Morsa, więc w takim razie badamy ulepszony sprzęt piechoty. Kusi, żeby zacząć produkować gdzieniegdzie te Morsy. Mamy troszeczkę stali w zanadrzu, więc ja bym zrobił tak, postawił 5 fabryk na Morsa. W ten sposób bym zrobił. Chcę zachować w miarę możliwości jak największą ilość fabryk, które produkują sprzęt po maksymalnej ilości wydajności. Co ja tu robię? Dlaczego ja tutaj nie wpadłem jeszcze na tak genialny pomysł, żeby odciąć te siły? Dobra. W takim razie tutaj wy zostańcie. Dobra. Ci się spróbowali wycofać. Nie, ty zostań w głąbie. Dobra. Tutaj cały czas. Tutaj wygląda sprawa coraz gorzej na południu. No miejmy nadzieję, że my zaraz przeprowadzimy to jakoś ofensywę. Jakby nie patrzeć, jesteśmy już bardzo blisko Berlina. No i tutaj po prostu kasujemy. Jeśli te dwie dywizje... nie wejdą do walki z tego powodu, że została zagrana taktyka walki o most, przez co... przykro mi. I co najśmieszniejsze, te dywizje, które miały największe zorganizowanie, zostały wycofane z walki i potem zostały zniszczone, ponieważ nie miały... ponieważ przegrali bitwę. No dobra, tutaj, no proszę ja was, ja chcę tutaj tylko, wiecie, zrobić takie niewinne, po prostu małe zwycięstwo nad Niemcami, bardzo dobrze. Panowie Włosi, zostańcie tutaj zlikwidowani, tutaj też możemy zaatakować sobie w ten sposób. Dobra, tutaj na razie widzę Węgrzy, nic nie wskurali. No i tak to wygląda tutaj.
hop, hop, hop. Eliminacja za eliminacją. Szósty odcinek w takim razie możemy uznać za w miarę udany. Bardzo dobrze. No nic. Co niedługo powinniśmy mieć wydarzenie chyba związane z tym, jak, czy nam się udało przeprowadzić tą reformę, czy nie. No i co, udało się, czy nie się udało? No nic. Tak czy jak powiedziałem, ja będę się z wami żegnał. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!